Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie ze szczególnego miejsca, bo z Dzięgielowa, gdzie trwa jeszcze 75. tydzień ewangelizacyjny. Kochani, Dzięgielów to miejsce szczególne, a Słowo Boże na dzisiaj wyznaczone też jest szczególne, dlatego że najpierw czytam z Księgi Izajasza z 43 rozdziału i to jest biblijne hasło tygodnia. Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. I fragment biblijny, drugi z Dziejów Apostolskich, 8 rozdziału. Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Wszystkich Was bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania 8 rozdziału, gdzie jest właśnie ta historia o diakonie Filipie, który zostaje wysłany z Samarii do Gazy na pustynną drogę w kierunku Gazy. Tutaj trzeba powiedzieć, że Filip był diakonem, który w Samarii prowadził misję, odnosi niesamowite sukcesy na polu ewangelizacyjnym, zwiastuje tłumom, jest dosłownie rozrywany, uzdrawia i można by powiedzieć, że odnosi taki ewangelizacyjny sukces i słyszy przez Ducha Świętego takie polecenie, że ma iść właśnie na pustynną drogę, na zupełne odludzie, gdzie Duch będzie go prowadził. Tam, jak pamiętamy, spotkał dworzanina królowej etiopskiej Kandaki. To był człowiek, który, można byłoby go dzisiaj określić, był ministrem skarbu, finansów, całego skarbca etiopskiej królowej, także osoba zasłużona, osoba majętna, osoba, która, jak się okazuje, podróżowała do Jerozolimy na pielgrzymkę, no bo gdzieś wcześniej słyszała o Wszechmogącym Bogu i jechał po prostu oddać mu pokłon. Jest takie przypuszczenie, że prawdopodobnie o Wszechmogącym Bogu usłyszał od Żydów z takiej wyspy Elefantyna, która jest niedaleko Sudanu. Tam była społeczność żydowska, która właśnie opowiadała o Wszechmogącym Bogu. I w tej naszej historii Filipa czytamy, że to niesamowite spotkanie z dala od tłumów miało niesamowitą wartość, dlatego że dostojnik etiopski, wracając z Jerozolimy, jechał swoim powozem i czytał proroka Izajasza o baranku na rzeź prowadzonym. On zupełnie nic nie rozumiał z tego tekstu i Filip dostał polecenie, by przysiąść się do tego dostojnika i dostojnik dostaje pytanie od Filipa, czy rozumiesz, co czytasz, nawiązuje się dialog. No i podróżując, Filip zwiastuje Ewangelię, jest przekonywujący, dostojnik królowej Kandaki uwierzył, zatrzymali się, dał się ochrzcić i potem Filip, jak czytamy, znika, a dostojnik wraca do swojego kraju. Moi drodzy, nie będę dzisiaj mówił o chrzcie, bo być może ten wątek pojawi się na dzisiejszych nabożeństwach, na które serdecznie Was dzisiaj zapraszam, ale chcę powiedzieć o takiej ciekawej sytuacji, pewnej myśli, która mnie dotknęła, mianowicie zauważmy, że Filip został wzięty w tym najwyższym momencie ewangelizacyjnym z Samarii. On odnosił niesamowity sukces, gromadziły się wokół niego tłumy i oto nagle jest poproszony do rozmowy jeden na jeden. Zobaczcie, jak Pan Bóg nie waży zwiastowania, jak ważne zwiastowanie jest na przykład tutaj w dzięgielowskim namiocie, gdzie przychodzą tłumy, ale także ważne jest zwiastowanie Twoje i moje tam, gdzie się znajdujemy. Czasem jeden na jeden w trudnych rozmowach z kimś, kto paradoksalnie może oddalony od Boga przeżyje swoją przemianę i potem wraca do swojego środowiska, by głosić Chrystusa. Myślę, że to stało się w życiu tego dworzanina. Myślę, że wrócił do swojego kraju i być może nawet królowej opowiedział o tym niesamowitym spotkaniu i o tym, jak przemieniła go Ewangelia. Życzę Wam wszystkim dobrych nabożeństw dzisiaj. Zapraszam jeszcze do Dzięgielowa dzisiaj w niedzielę o 10.00.
nabożeństwo o 17, spotkanie ewangelizacyjne, ostatnie już w tym roku w Dzięgielowie. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Bogiem i dobrego czasu w zwiastowaniu Słowa, czy do tłumów, czy do pojedynczych osób.